Wydawnictwo Błysk zaprasza do wysłuchania książki pod tytułem Pokuszenie autorstwa Piotra Bojarskiego. Czyta Artur Ziajkiewicz. Termin boskiego rozkazu wydano. W księgę żywota imię zapisano. Fragment epitafium Ludwiki Górowskiej w klasztorze ojców Franciszkanów we Wschowie. Kasieńce i rodzicom. Prolog. To miały być spokojne, leniwe wakacje. Czas odpoczynku od myśli o pracy, rozkrzyczanych uczniach, ocenach, całym tym szkolnym kieracie, który zwykle nie pozwalał człowiekowi spojrzeć dalej niż dziennik ocen i wyciągnąć nos z kartkówek i innych, mniej lub bardziej oryginalnych wytworów szkolnej biurokracji. Nos, który nie wyczuwał, że i jemu należy się od czasu do czasu wolne. To miały być niespieszne, niezmącone żadną troską chwile, w których jedyny dylemat miał brzmieć: czy wybrać się nad jezioro, czy do kina, a może zobaczyć coś zabytkowego w okolicy, albo przeczytać książkę ulubionego autora? Słowem zapowiadało się naprawdę sielsko. Nic dziwnego, że dałem się skusić. Gdybym wiedział, w co zostanę wciągnięty, pewnie poważnie bym się zastanowił, może nawet wycofał ale nie wiedziałem, bo niby skąd. W spadku genetycznym po rodzicach nie dostałem przecież daru jasnowidzenia. Propozycja kolegi z pracy wydawała się naprawdę kusząca. Marek Cichoń, nauczyciel matematyki i informatyki z tego samego gimnazjum, w którym uczyłem historii, wypowiedział ją podczas którejś z czerwcowych przerw. Kolejny rok szkolny bezdyskusyjnie przechodził do historii, wraz z nim nasza wygaszana decyzją rządu szkoła, a my sami znowu stawaliśmy się o rok starsi. Dwaj faceci w tak zwanym wieku średnim, świadomi upływającego czasu i pogodzeni z tym faktem. Faceci, którzy zwolna pozbywają się złudzeń, że kiedykolwiek czeka ich lepsze życie ale którzy ciągle marzą że z tego zwykłego codziennego wycisną coś jeszcze w lipcu moja żona wyjeżdża służbowo do szwecji powiedział marek schylając się i skubiąc dłonią wyschniętą trawę pod ławką siedzieliśmy w pełnym słońcu przez zmrużone powieki przyglądając się popisom gimnazjalistów rzucających piłką do kosza na szkolnym boisku to znaczy, nie będzie jej przez trzy tygodnie. Z koleżankami z uniwersytetu będzie zbierać dane do ankiety o szwedzkiej opiece socjalnej. Pomyślałem, że wykorzystam ten czas, żeby odwiedzić na dłużej mamę. Dodał kumpel matematyk. Bardzo dobry pomysł. Skomentowałem nieświadomy do czego zmierza. Wiedziałem tylko, że jego matka jest od kilku lat wdową i mieszka gdzieś pod lesznym. Dobrze o nim świadczyło, że pomyślał właśnie o niej. Też tak myślę. Uśmiechnął się skromnie, jak to on. A ty masz jakieś plany? Nic konkretnego, przyznałem niechętnie. Bo też nie było się czym pochwalić. Ja, Bogdan Popiołek, 45-letni singiel, na przekór uciekającemu czasowi i własnej prezencji, marzący o tym, że resztę życia spędzę jednak z kimś, kogo z wzajemnością pokocham. Ledwie wczoraj oberwałem od tego życia z główki w nos, a dokładniej dostałem spektakularnego kosza. Nie pierwszego zresztą, choć wiele wskazywało na to, że ostatniego. Agnieszka witeś, nieco młodsza blond włosa koleżanka, na co dzień nauczycielka niemieckiego w tym samym gimnazjum, zignorowała moją wyjątkowo śmiałą propozycję wspólnego wyjazdu do łeby. Nawet nie wiedziała, ile zdrowia kosztowało mnie wypowiedzenie tych kilku zdań. Ile nerwów, kołatania serca i odwagi. Przepraszam cię, Bogdan, ale w tym samym terminie wyjeżdżam do Chorwacji. Mam tam od dawna rezerwację wytłumaczyła się, spuszczając oczy. A ja zrozumiałem, że to nie zimne wody Bałtyku przegrały z ciepłym w lipcu Adriatykiem, ale, zwyczajnie, nieudacznik Popiołek po raz kolejny został przez kogoś wyprzedzony. Szkolne wróble ćwierkały, że przez dużo młodszego Wuefiste z liceum. W sierpniu być może wyskoczę nad morze, odpowiedziałem Markowi. Tydzień może dwa. Wszystko zależy od pogody. Poza tym muszę w końcu napisać chociaż jeden rozdział. Rozdział? Podchwycił zaciekawiony. No tak, mówiłem ci kiedyś, próbuję napisać książkę. Te historie z biegaczem? Tak, idzie mi jednak jak po grudzie. Mam duży problem z prologiem. Pokiwał głową ze zrozumieniem, czaił się z jakimś pytaniem, wyczuwałem to wyraźnie. Postanowiłem ułatwić sprawę i wyjść mu naprzeciw. Dlaczego pytasz o moje plany? Poruszył się niespokojnie na ławce. No dobrze, mam pewną propozycję wyznał w końcu. Jak wiesz, moja mama mieszka jakieś sto kilometrów stąd to fajna okolica wokół lasy, jeziora zupełnie inny świat trochę jak z naszych szczeniackich lat o ile rozumiesz, o co mi chodzi. Holender, piekiel, niedługo wyłuszczał, o co mu chodzi. No więc pomyślałem sobie, czy nie dałbyś się namówić na taki wyjazd no wiesz, na taki powrót do przeszłości dokończył, widząc moją zaskoczoną minę, natychmiast dorzucił. Jeśli ci nie pasuje, nie ma sprawy. Każdy ma swoje pomysły na życie. Prawdę mówiąc, rzeczywiście mnie zaskoczył, choć doskonale wiedziałem o czym myślał, opowiadając o zupełnie innym świecie i o gówniarskich latach. Byłem pewien, że marzył mu się choć krótki powrót do czasów, w których potrafiliśmy docenić chwile spędzane nad spokojną taflą jeziora. Najlepiej wpatrując się w spławik lub własne odbicie w wodzie, albo maszerując wieczorną porą przez las, bez oglądania się na te wszystkie cuda techniki, osaczające nas dzień w dzień i domagające się niepodzielnej uwagi, Markowi marzył się zapewne powrót do życia bez wielkomiejskiego stresu i całego tego technologicznego szajsu, choćby ten powrót miał potrwać ledwie kilka dni. Nie powiedziałem, że mi nie pasuje. Odpowiedziałem po chwili namysłu. Muszę jednak przyznać, że jestem zaskoczony. Gdzie to właściwie jest, bo sorry, nie pamiętam. Wschowa, mruknął trochę wstydliwie. Małe miasto między lesznem a Głogowem. Ale fajne, zobaczysz, z charakterem. Jeszcze się nie zdecydowałem, zaprotestowałem ze śmiechem. Ale co na to twoja mama? Zapytałeś ją chociaż, czy jest na to gotowa? Czyli się zgadzasz? W oczach kumpla zauważyłem radość. Powoli, powoli. Podniosłem dłoń, by go powstrzymać. Najpierw odpowiedz na moje proste pytanie. No jasne, wszystko już uzgodniłem. Marek coraz bardziej się nakręcał. Stary, to naprawdę bardzo fajne miejsce na letni wypad. Jest gdzie się wykąpać, jest gdzie pójść na piwko. Nie mówiąc o tym, że tam jest ono dużo tańsze niż w Poznaniu. Aha, a w ogóle zdziwisz się, bo to niby niepozorne miasteczko, ale z niesamowitą historią. O ile się orientuje. Miałem niezły ubaw, przyglądając się, jak Marek cichoń snuje tę swoją opowieść o rodzinnej miejscowości, którą porzucił kiedyś dla studiów w wielkim mieście, a potem, już na stałe, dla pracy, żony i codziennych obowiązków. To, co opowiadał, by mnie przekonać, brzmiało jak tania turystyczna reklamówka, ale miało swój urok. Zwłaszcza ten pasus o tanim piwku. Tak, tym chyba mnie kupił. Zastanowiłem się przez chwilę. Na pierwszy rzut oka propozycja brzmiała naprawdę nieźle. Co ja, podstarzały singiel z brzuszkiem od dawna bez cienia szansy na zainteresowanie płci przeciwnej, będę robił w środku lata w dużym mieście? No właśnie, co? Nie miałem w planach niczego konkretnego. Mały wypad na prowincję dobrze mi zrobi, uznałem. Po przeprowadzce zimą na ratajskie blokowisko miałem dość widoku betonowych, kilkunastopiętrowych kostek. A przecież Marek wspomniał coś o jeziorach i lesie. Zapachniało przygodą, wyczytaną dawno temu w książkach Nienackiego o pewnym muzealniku z żyłką detektywa. Kumpel wpatrywał się w moją twarz wyczekująco. Nie chciałem mu zrobić przykrości. Powiedzmy, że się zastanowię, oświadczyłem poważnym tonem. Nie powstrzymałem jednak uśmiechu. Dzięki, bodziu! Marek zachowywał się zupełnie jak nie on. Zwykle zimnokrwisty i opanowany przedstawiciel nauk ścisłych. Poderwał się z ławki i podskoczył w górę, jakby zamierzał rzucić za trzy punkty do pobliskiego kosza. A potem uścisnął mnie serdecznie. Powiedziałem tylko... Próbowałem go wyhamować, ale nie dałem rady. Zobaczysz, że to będą zajebiste wakacje! Ten przymiotnik w ustach Marka zabrzmiał zaskakująco naturalnie. Jednego jestem pewny, nie będziemy się nudzić, obiecuję. O tak. Z perspektywy czasu mogę potwierdzić, nudy nie było. Chociaż wtedy na ławce przy szkolnym boisku nie byliśmy zupełnie świadomi, jakie atrakcje na nas czekają. Gdybyśmy wiedzieli, Ostatni dzwonek rozdarł ciszę osiedlowej pustyni, uwalniając rozgorączkowanych uczniów z dusznych klas gimnazjum. Wybiegli w odświętnych białych koszulach i granatowych spódnicach lub spodniach, jakby szkoła kojarzyła im się głównie z więzieniem, które należy jak najszybciej opuścić. Jako belfer z niemal dwudziestoletnim doświadczeniem potrafiłem ich zrozumieć. Gdy świat wybucha zielenią i ciepłem, Trudno wysiedzieć pięć dni w tygodniu nad kosinusami albo cyklem rozwojowym glisty ludzkiej. A nawet jak z żalem zauważyłem, nad Polską Jagielonów. Są pewne prawidła natury, których nie pokonamy, a już zwłaszcza my, skromni nauczyciele z wygaszanego na raty gimnazjum. Panie i panowie, życzę udanego wypoczynku. Dyrektor Sadowski obkolendował nas wszystkich wokół stołu. Podając dłoń kolegom i obcałowując ręce koleżanek. Widzimy się pod koniec sierpnia na, na Radzie Pedagogicznej. Ale, ale, po co ja wam to teraz mówię? Przepraszam, szanowne koleżeństwo. Do zobaczenia i już. W pokoju nauczycielskim podniósł się hałas niegorszy od tego, jaki kilka minut wcześniej wypełnił hol szkoły. Każdy chciał się pożegnać, a jeszcze chętniej przy okazji pochwalić Portugalią czy inną Barceloną, do której pojedzie. Zerknąłem ukradkiem na Agnieszkę. Właśnie odebrała telefon, uśmiechając się od ucha do ucha. Pewnie dzwonił ten cholerny lowelas z sali gimnastycznej. Westchnąłem ostatecznie pognębiony i ruszyłem w stronę drzwi. Z drugiego końca stołu machnął do mnie Marek, pokazując, bym zaczekał na niego na korytarzu. Wiedziałem, o czym chcę pogadać. To co, jesteś gotowy? Zapytał. Zabrzmiało i wyglądało to cokolwiek śmiesznie. Jakby dwaj siwiejący faceci wyjeżdżali na obóz harcerski, a nie na dłuższy weekend zapoznawczy z produktami lokalnego browaru. Było mi jednak wszystko jedno: Jestem, potwierdziłem: To kiedy wyruszamy? Mówiłeś, że drugiego lipca w niedzielę, zaniepokoiłem się. Czy coś się stało? Marek wyszczerżył zęby w zwariowanym uśmiechu. Co ja plotę? Podsumował samokrytycznie. Jasne, że drugiego. Po prostu tak się cieszę, że dałeś się namówić. Na pewno wolisz jechać swoim samochodem? Może jednak pojedziemy moim? Absolutnie moim, panie kolego. Wystarczy, że mam spanie za darmo. Już nie, bądź taki zasadniczy. Przecież wiesz, że mój Volkswagen jest... Dużo nowszy, wiem. Ale nie pogniewaj się, chcę jechać moim Fordem. Staruszek rzadko ma okazję podładować akumulator na trasie. A w środku jest całkiem wygodny, sam się przekonasz. Nie to chciałem powiedzieć, zaperzył się Marek. Tylko wiesz, jakby co... Jakby co będziemy mieć jedną przygodę więcej. Złamałem jego opór. Zresztą nie jedziemy za Ural, tylko w Lubuskie. Zapewniam cię, że tam też mają warsztaty i mechaników. Lepiej wypluj to słowo. Mareczku, naprawdę niepotrzebnie się obawiasz. Mój eskort nie zadaje może tak szyku jak twoje polo, ale możesz być pewien, że do Wschowej dojedzie. Do Wschowy poprawił mnie kolega. No właśnie, do Wschowej. Postanowiłem go nieco podrażnić, zignorował jednak moją prowokację. Nie zapomnij zabrać wędki, wrzucił nowy wątek. Nie łowię ryb, odpowiedziałem zaskoczony. Okej, na pewno znajdę kilka kijów w szafie ojca, skomentował. Wzmianka o zmarłym kilka lat temu tacie Marka spowodowała, że natychmiast spoważniałem. Czyli co, wszystko ustalone, zdzwaniamy się w sobotę? zaproponowałem. Przytaknął i przybiliśmy piątkę. Gdy rozstaliśmy się na parkingu i wsiadłem za kierownicę, zrobiło mi się głupio. Dopiero wtedy przypomniałem sobie, że zapomniałem mu powiedzieć ważną rzecz. Wspomnieć, że jednak cieszę się z tego wyjazdu.